Witajcie! Dzisiaj przedstawię Wam sposób na przygotowanie domowego masła. Jest to jeden z dwóch sposobów, które ja znam, ale ten jest idealny dla osób, które mają mikser z misą, ponieważ wtedy prawie nic nie mają do robienia. Zaczynamy od przelania śmietany 36% w dowolnej ilości do miski i miksujemy ją bardzo długo, bo to wychodzi około 20 minut, dlatego polecam mikser z misą i ubijamy tak długo, aż będzie bita śmietana i dużo dłużej, aż powstanie taka struktura, jak tutaj widzicie, czyli zacznie nam się rozdzielać masło od maślanki. Wtedy przekładamy do tego około 2-3 kostki lodu i zalewamy jeszcze wszystko zimną wodą. Teraz możecie ręką lub łyżką wszystko wymieszać, aby dokładnie oddzielić maślankę. Przelewamy to za pomocą sita do innej miski, odciskamy resztkę maślanki, jaka pozostała. Wylewamy tą maślankę, no i możemy teraz przełożyć wszystko z sita, co nam pozostało, do miseczki. I będziemy to zagniatać dłońmi. Formułujemy z tego dowolny kształt, ale zagniatanie ma służyć temu, aby w konsystencji masło było jak najbardziej gładkie, a także żeby pozbyć się nadmiaru wody maślanki jeszcze z tego masła, ponieważ jeszcze tam tego troszeczkę będzie. Także wyduszamy to wszystko dokładnie, formułujemy. Nie da się ukryć, będziemy mieli bardzo tłuste dłonie. Na szczęście w tym momencie masło jest plastyczne, więc nie ma żadnego problemu z formułowaniem go. No i przekładamy do dowolnego naczynia. Ja akurat wybrałam sobie słoiczek, włożyłam je do słoiczka, przyklepałam łyżeczką, żeby lepiej wyglądało. No i przechowuję to w lodówce. Tak się prezentuje nasze masło. Muszę przyznać, że miałam ogromną satysfakcję z przygotowania go, także polecam. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!